Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w pierwszym odcinku nowej miniserii na moim kanale o nazwie Kiedyś i Teraz. Po miniaturce chyba możecie się domyślić, o co tutaj chodzi. Na wstępie chcę też powiedzieć, że nie jest to mój w pełni autorski pomysł, ponieważ inspirowałem się serią zagranicznego streamera Nika28T. Więc tak tylko mówię, żebyście mnie nie obwiniali. W komentarzach jednak widziałem, że nikt w Polsce tak na poważnie się tym nie zajął. No to stwierdziłem, dlaczego nie? Budowanie składów jest fajne. Również uznaję za ciekawe połączenie byłych piłkarzy z obecnymi. Wydaje mi się, że będę się dobrze bawił. Mam nadzieję, że wy również. Jak widzicie po tytule i miniaturce, dzisiaj zajmiemy się FC Barceloną. Mój budżet nie jest jakiś ogromny, jednak udało mi się kupić najważniejszych piłkarzy tego zespołu, więc co mogę powiedzieć? Zaczynamy. Napastnik mógł być tylko jeden. Samuel Eto'o. Widziałem w komentarzach, że niektórzy zauważyli tego pana na ławce. No, Barcelona bez Messiego to nie Barcelona. Na pozycji lewego napastnika ląduje Overmars. Bardzo szybki piłkarz, jeden z najszybszych w historii. No, zobaczymy, czy jest taki szybki. Właściwie Zeto na napadzie. Już się spociłem. Środek pomocy chyba nikogo nie zaskoczy. Iniesta, Busquets. No dobra, Rafinha was pewnie zaskoczy, jednak to dlatego, by prawy obrońca miał zgranie. A prawym obrońcą jest oczywiście Dani Alves. I proszę państwa, na środku obrony, takich piłkarzy już nie produkują. Prawdziwy kapitan, Carles Puyol. A obok niego wersja Team of the Year, Gerarda Pique. Na lewej obronie jeden z najlepszych obrońców w grze, czyli Jordi Alba. A pomiędzy słupkami nikt inny jak Victor Valdes. I powiem wam, że ta drużyna wygląda naprawdę świetnie. Eto'o ma 7 zgrania. To wystarczy. W FIFA 13 wystarczało 6, więc teraz ma 7 nie wystarczyć. Jeszcze tylko im numery ustawię i co mogę powiedzieć? Gramy. Po prostu gramy. W razie czego na ławce dałem tylko Yaya Touré oraz Auriego, a reszta jest po prostu losowa. Raczej ich nie będę wpuszczał. Okej, pierwsze spotkanie przed nami. Tutaj mamy bardzo dobry, prawie że w pełni włoski skład, plus za Skorupskiego na bramce. No jestem ciekaw, czy zobaczymy jego kartę w kolorze niebieskim. No albo on, albo Szczęsny. No jakiś Polak musi się znaleźć w drużynie sezonu Serie A, a może obaj. Nie mam nic przeciwko. Niestety musiałem ubrać stroje wyjazdowe, ponieważ przeciwnik za bardzo nie chciał ze mną współpracować. Choć nie, to są chyba akurat trzecie stroje, jeśli dobrze pamiętam, no ale... Dobra, to jest nieważne. Nie liczą się stroje, liczy się to, kto w tych strojach gra. Jeśli seria wam się podoba, to oczywiście nie bójcie się tutaj zostawić pozytywnej oceny i w razie czego zapraszam was do sugerowania kolejnych zespołów i doskonale wiem, że pewnie najwięcej łapek będzie miał komentarz z napisem Real Madrid. Od razu mówię, że prędko Realu nie zobaczycie, głównie dlatego, że sam Ronaldo kosztuje 700 tysięcy i... No na tym się prawie by się skończył mój budżet, znaczy wystarczyłoby mi może na... Nie wiem, na Hierro, no i na tym by się zakończyła ta budowa składu, więc z Realem poczekajmy. Busquets. Overmars, spróbujmy pierwszego uderzenia, on ma dwie świetne nogi, jednak no nawet nie zdołał oddać strzału. Wielka szkoda. Świetnie Iniesta, choć zapomniałem o jednej rzeczy, o kondycji tych piłkarzy. Dobrze, mam nadzieję, że to się nie da nam we znaki. Overmars. Dobry zwód, ale niestety strata. No cóż, w FIFA 18 czeka nas ta wielka zmiana, nie będzie już legend, będą to ikony, no ale bądźmy ze sobą szczerzy, to jest pojęcie zamienne, jaka jest różnica pomiędzy ikoną a legendą. Po prostu tu chodzi o, pewnie to był jakiś kruczek prawny związany z umową z Xboxem, no ale wow, kapitalne uderzenie Balotelli'ego, jest 1-0 w 16 minucie, no jeszcze nie mieliśmy takiej porządnej akcji, trzeba to zmienić, jednak legendy to ikony, a ikony to legendy, no w futbolu to, znaczy ikona to... Nie, dla mnie ikona i legenda to jest jedno i to samo. Jednak, no kto wie, może jako, że jako... Nie no, wiecie co, jako, że... Dobra, kolejny mój złoty cytat. Jednak chciałem powiedzieć, że... No, nie ma chyba co się napalać na takich graczy jak Zidane czy to Maradona, ponieważ... Myślę, że to właśnie któryś z nich by też poleciał na okładkę, ale słuchajcie, jeśli na tym evencie w weekend zobaczymy Zinedine Zidana albo no, na przykład Maradonę, że oficjalnie będą w FIFA 18, czapki z głów jej, czapki z głów. Choć pamiętam, że była akcja, Maradona się obraził na PES-a, że niby tam nie mieli prawa do wykorzystywania jego wizerunku, no okazało się, że mieli te prawa, ponieważ PES jest związany kontraktem z FC Barceloną, jednak może to był jakiś znak, że Maradona chce się związać z FIFA. Tak nie do końca jakby mógł, no nie wiem, no mam nadzieję, że się może związać. Eto'o teraz dobrze wymieniał podania z Messi, i wiecie co, tak... Powoli zaczyna mi się nim dobrze grać, ponieważ przed tym odcinkiem już kilka razy sobie go używałem i znacznie jest to lepszy piłkarz na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, jednak oczywiście na prawym skrzydle, na prawym napadzie to jest ten sam Leo Messi. 1-1, żywa legenda FC Barcelony, żywa legenda futbolu, teraz bezproblemowo pokonuje Jacka Butlana. Nie, to nie był Butlan, przepraszam, najmocniej, chyba jakiś włoski goalkeeper, nieważne kto, ważne jest to, że padła bramka na remis, czas na kolejną.
Świetnie, Jordi Alba i teraz Busquets będzie szukał podania. No udało się, jest zagranie do Messiego, który nie spalił, ten do Samuela, uderza z pierwszej piłki, jest 1-2, no proszę Państwa. Cofamy się w czasie, po prostu cofamy się w czasie. Odkryłem ten wehikuł. Cudowne uderzenie kameruńskiego napastnika. Jest. Druga bramka, fajnie to wyszło. Wiecie co, no nie spodziewałem się, że jednak trafi do siatki, ale cholera. On ma strzelanie ocenione na 89, jak za dawnych dobrych lat, więc jak to mogło nie wpaść? No wpadło. Leo Messi, Samuel Eto'o, naprawdę, który my mamy rok? Rafinha do Messiego i uderzenie z voleya, wow. No co, no trzeba próbować. Wiem, że lubicie takie gole. Rafinha do Messiego i proszę Państwa, to będzie ksero, ponieważ już Leo Messi zagrywa górą. I Eto, piękne uderzenie, szkoda. Szkoda, że to nie leciało w światło bramki, byłby to cudowny, wymarzony koniec pierwszej części spotkania, jednak spokojnie. Jeszcze kolejne 45 minut przed nami. Zaraz, pomyłka golkipera Eto. Samuel Eto, on jest już bliski wejścia w pole karne, uderza, szkoda. Seba Dziewinko, no i cudownie pikę. Wiecie co, nie rozumiem, dlaczego jego karta jest tak tania. Piłkarz oceniony na 95, wersja z drużyny roku. 240 tysięcy za niego dałem. Dla porównania Thiago Silva, też chyba oceniony na 95. Chyba z 600 tysięcy teraz kosztuje. Jak? Ach, doskonale, Valdez. No, podoba mi się ta karta, wiecie? On tak dobrze broni, plus ma długie wyrzuty. No jak De Gea jest. Eto przyjął, uderzył. Zdobył rzut rożny. Iniesta zmęczony, ale nadal ma moc. Musi być gol. O Jezu, przepraszam. Myślałem, że to przeciwnik na luzie wybije. Czy to Busquets jest zdobywcą tego golu? To jest samobój. Nie ciesz się, kolego. Tak jest, Chiellini trafia do siatki, gratulacje. Wiecie co? Też potrafię kasować. Dobra, jednak nie potrafię, będzie podanie, wiedziałem i... Ja samobója nie zdobędę. No... Chiellini, co ty robisz? Najpierw samobój, teraz zapewne czerwona kartka, tylko żółta, no... Puyol kontra Giovinco, no i doskonale. Ojojoj, spalony panie sędzio. A jestem ciekaw, kto zaspał, naprawdę, bo to niefajnie wyglądało. Nie chce mi się w to wierzyć, nie ma nawet takiej możliwości. Doskonale, Valdez. Choć jeszcze raz. I mamy zwycięstwo, 2-3. Wielka szkoda, że jednak nie udało się zachować tego czystego kąta, jednak to nie oznacza, że nasza obrona grała źle. Naprawdę, jestem pozytywnie zaskoczony grą Puyola. Może on nie ma wzrostu, jednak jego inne statystyki. Obrona, siła, agresja są na naprawdę wysokim poziomie i to pomaga. To naprawdę pomaga zawodnikiem meczu. Leo Messi, nie jest to niespodzianka, jednak również pozytywnie mnie zaskoczył Busquets. Okej, rozegrajmy kolejny mecz. Drugie spotkanie przed nami, no i... Też fajna drużyna. Costa, Werner w wersji... Akurat jego pierwszy inform. Też dobry, bo to Werner. Nie no... Mądrze złożona drużyna, tylko tyle mogę powiedzieć. O, Neuer na bramce, dawno go nie widziałem. Eto ma 4 gwiazdki sztuczek? Co wy gadacie? Ja byłem przekonany, że on ma tylko trójeczkę. Dlatego tak jakoś... znaczy... Jak? Nie wierzę. Naprawdę. Myślałem, że... Niemożliwe. Jeny, gdybym to wcześniej wiedział. Ja tyle razy specjalnie unikałem robienia sztuczek, bo myślałem, że on ich nie ma. A jednak ma. A co się teraz stało? Halo? Puyol kontra... Do widzenia. Jestem trochę zawiedziony kartą Holendra, no ale może dobrze dośrodkuje do naszego napadziora. Albo do Messiego, no tak. Nie ma nic lepszego niż wrzutka na główkę Messiego. I Eto. 94 tempa kontra Łukasz Piszczek i Łukasz Piszczek wygrywa. Zobaczmy, czy Eto to zamieni na bramkę i jest to obrona Neuera. A czego innego mogłem się spodziewać? To jest to, o czym mówiłem. Wyrzuty jak De Gea w grze i Overmars. Musi podać, jednak wymiana podań z Eto. Od razu zagranie górą do Andresa Iniesty, który z pewnością spowolni grę, jednak wiem, że mogę mu zaufać. Iniesta! Cholerni obrońcy, choć jeszcze Overmars! Rzut rożny. Dobre i to. Eto? Może wejdzie do siatki... W takim momencie kończyć pierwszą połowę meczu. Jestem zawiedziony. O kurde, on ma taki sam herb jak ja. Dopiero się teraz zorientowałem. Szacunek. Rzadko to widuję. 7 minut mi zajęło zorientowanie się, że koleś ma ten sam herb co ja. Messi! On potrafi zdobyć gola znikąd, jednak naprawdę z Neuerem na bramce to nie jest takie proste.
Busquets, znaczy Messi, Overmars, no poprzeczka, no. Albo słupek, nawet dobrze tego nie widziałem, ale dobrze, jeszcze mamy futbolówkę. Messi, a tutaj musi potańczyć w swoim stylu. O, zakręcił Boatengiem, jak na wiejskiej dyskotece i... No nie ma. Nie stracę gola w taki głupi sposób, znów Valdes ratuje nam tyłek, coś pięknego. Nienawidzę tego schematu, Werner na 0-1. No niestety każdy bramkarz jest bezradny, ale Dani Alves to też mógł chociaż patrzeć, co się dzieje. Dobra, no szkoda, wielka szkoda, że tracimy gola w tak głupi sposób. No to teraz Messi, niech to załatwi Leo Messi, pole karne po długim. No, Sokratis. Jeszcze Eto. Eto utrzymał się przy piłce, no to jest 11. Gratulacje. Gratulacje, panie sędzio, za dobrą decyzję. 15 minut przed końcem. Udało się coś wywalczyć. Już się trochę wkurzyłem, bo naprawdę. Ale dobra. Klasycznie. W górny róg. Zobaczmy. Eto, no nie ty. Jest! Gol! Myślałem, nie, no przecież Neuer to obronił, ale chyba od biodra mu się odbiło. I na szczęście mamy remis. Dobrze. To teraz wygram. I tyle. Iniesta. Jest podanie. Jest Eto! Cudotwórca, Manuel Neuer. I tym razem Pique, czy będzie odpowiedź w stylu przeciwnika? Prawie wyszło. Naprawdę nie wiem, kto to zagrał, jednak brawa dla niego. Szkoda tylko, że... No niestety, obrońca nam przeszkodził, no i wszystko wskazuje na to, że mamy dogrywkę. Ja jestem gospodarzem czy gościem? Chyba gospodarzem. No racja, kurde. A ja na początku myślałem, że po prostu statystyki są na moją niekorzyść. Okej, jako że Yaya Touré grał w Barcelonie, no to wejdzie za Iniestę, ponieważ Hiszpan jest po prostu zmęczony. Ale jedna statystyka pokazała, że to jest Barcelona. Dokładność podań 90%. Jak mnie to wkurza, że w takich momentach naprawdę jest się bezradnym. Kontroluję Pique, ale chciałem przełączyć szybko na innego obrońcę. No i co, i stoi taki Pique i Puyol? I sobie Werner robi z nimi co chce. No już skąd on wyrósł? Ten Sokratis już wkurza mnie. Fajnie, trafiłem go kiedyś w pac, ale już, nie chcę cię widzieć. Zaraz Pique, kurczę, no nie mógł celnie główkować i podanie do Kosty, tak jak myślałem. Puyol nie zdążył, ale nie było faulu. Przekupiony baskijski. No i z czym do ludzi? Ty prowadzisz ze mną. Overmars, no jeny. 94 tempa, nawet... Czekajcie, Eto do Messiego. Messi przyjmuje, uderza technicznie, Messi, poprzeczka, no ja w to już nie wierzę i jeszcze poprzeczka po raz drugi. Przecież to jest niepojęte. To, co się teraz wydarzyło, ja w to już nie wierzę. No i jeszcze Droven z prawej nogi, no lepiej mnie dobić nie mógł. Eto, dobitkę na pustą bramkę, nie wierzę. Nie wierzę. Jordi Alba nie trafia. Overmars z dystansu, no poprzeczka. Wiecie co, jeszcze gdybym ja grał jak kupa. Jakby mi nic nic mi nie wychodziło, taka jest prawda. Znów odpadam z tego turnieju, ale ja się nie poddam. Ja go kiedyś zdobędę, jednak po takim meczu po prostu odechciewa się grać. Wiecie, miałem tyle okazji, by zdobyć bramkę. Przecież co najmniej 3 gole. Trzy gole, które zabrały mi poprzeczki. 56% posiadania piłki. Dokładność podań 88%. 19 strzałów i tylko jedna bramka. Dobrze, co mogę powiedzieć? Na dzisiaj to tyle. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taka seria wam się podoba. No, będę grał pewnie te turnieje kwalifikacyjne, jednak mam nadzieję, że następnym razem mniej nerwów będzie. Zagram sobie jeszcze jeden meczek. Jeśli trafię jakąś fajną bramkę, to właśnie w tym momencie ją zobaczycie na ekranie. Jednak no właśnie, proszę was o komentarze. Jaki klub chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku? Wszystkie prócz Realu Madryt, ze względu na mój budżet. Nie wiem, Anglia, Włochy, Ameryka Południowa. Wybierzcie sami. Ja życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Cześć.